Doktorze, znaleźliście się na naszej liście 25 firm, które naszym zdaniem mają największy potencjał do budowania wizerunku, pozytywnego wizerunku marki Polski. Czy nasz wybór był słuszny? Na pewno, bardzo dziękujemy, bo to jest ogromne dla nas wyróżnienie i cieszymy się, że znaleźliśmy się przede wszystkim w takim gronie. To dla nas wielka przyjemność. Akurat w przypadku Arciako nie mieliśmy tu zbyt wiele wątpliwości. Tym bardziej, że jak czytam taką potwierdzającą to w sumie informację, że w raporcie Trafił 100 wśród największych producentów oprogramowania w Europie jesteście na 6 miejscu, więc to jest olbrzymi potencjał, a nam zależało na tym, żeby sensownie wybrać właśnie firmy, które dzięki którym Polska staje się rozpoznawalnym krajem ze względów gospodarczych. Czy wy macie w swojej polityce, w swojej strategii też taką nitkę, której podkreślacie właśnie, że jesteście z Polski? Oczywiście, sama nazwa Asseco Poland w naszym logo jest to, że podkreślamy, że jesteśmy firmą polską. Przede wszystkim tu jest centrala i to jest dosyć fajne, mówiąc o tym, że jeżeli ktoś przyjeżdża do headquarters, to mówi, że jadę do Polski, do Warszawy. Druga rzecz, która jest dla nas też ważna, to my mamy w ogóle dosyć takie fajne podejście do budowania tego biznesu. Znaczy my specjalnie nie nazywamy to korporacją, tylko federacją, gdzie podkreślanie lokalności, podkreślanie tego, że nasze firmy są związane z krajami, w których działają, jest no takim DNA firmy. Uh-huh. A co to znaczy związane z krajami, z którymi działają? Korporacja to jest takie podejście, gdzie przede wszystkim plany, strategia powstaje w jednym miejscu, na przykład w Stanach Zjednoczonych, i te produkty, strategia jest pchana do krajów, w których jest realizowana. W naszej strategii federacyjnej to troszeczkę polega na czymś innym. My jesteśmy blisko klienta, my staramy się przede wszystkim zrozumieć potrzeby klienta i w tym momencie każda z naszych spółek ma swoje produkty, które dostarcza. A jeżeli potrzebuje skorzystać z jakichś produktów grupy, to sięga po te produkty do centrali czy do grupy, żeby z nich skorzystać. I w związku z tym dajemy im też taką swobodę działania, że oni się czują częścią dużej grupy, ale z drugiej strony są bardzo lokalni. Są na przykład inicjatywy budowania wizerunku Polski poprzez stworzenie dla Polski logo. Czy nie lepiej robić to za pośrednictwem właśnie przeznaczenia tych pieniędzy na pomoc firmom w promowaniu się za granicą? Czy na pewno my jesteśmy zwolennikami tego, co Pan powiedział, czyli promocji polskich produktów? Znaczy, bo jeżeli będzie silny produkt, to wszyscy, którzy używają tych produktów, będą to kojarzyć z danym krajem. Zdecydowanie my jesteśmy za tym, żeby postawić na produkty, a przede wszystkim produkty, które są tu produkowane i są eksportowane do innych krajów, żebyśmy nie byli tylko i wyłącznie miejscem, w którym jest tania siła robocza i tu się przyjeżdża montować rzeczy, ale żeby tutaj były przede wszystkim kreowane, tworzone i produkowane produkty, które mają swoją markę i które można eksportować, bo po pierwsze to jest zawsze wartość dodana, większa marża i na tym możemy zarabiać, a przede wszystkim tak się buduje silne państwo, jeżeli jest silna gospodarka. Natomiast jeżeli byśmy się popatrzyli na promocję, to rzeczywiście można to promować lepiej. Natomiast my mamy akurat też dobre doświadczenia a propos z takim promowaniem i wsparciem przez agendy rządowe wyjścia za granicę, a mianowicie nasze wejście do Etiopii. W ogóle byśmy nie rozważali tego rynku, gdyby nie telefon od ambasadora polskiego w Etiopii, który do nas zadzwonił i powiedział: przyjedźcie tutaj, bo to jest ciekawy kraj i tutaj można zrobić biznesy, tu potrzebują informatykę. I na początku zastanawialiśmy się w ogóle, czy to jest coś, z czego warto skorzystać i szukaliśmy, kto by tam pojechał do Afryki, żeby zobaczyć. No i osoba, która pojechała, po kilku spotkaniach wróciła i powiedziała: słuchajcie, to jest niesamowite, bo rzeczywiście tam na nas patrzą się zupełnie inaczej. Ten ambasador robił naprawdę bardzo dobrą pracę dla Polski, dla promowania Polski.
No, skończyło się to kontraktem na 10 milionów dolarów, także wydaje się, że to jest słuszna droga, ale przede wszystkim my tutaj musimy podkreślić ta praca tego ambasadora. To ten ambasador organizował spotkania, to ten ambasador zapraszał firmy, to ten ambasador ściągał wiceministra spraw zagranicznych i razem z biznesem chodził i promował polskie firmy. Za co ambasador również dostał po raz pierwszy nagrodę za tego typu działanie, czyli wsparcie polskich firm za granicą. To wydaje nam się, że to jest słuszna droga i w tym kierunku powinniśmy pójść, bo tylko silna gospodarka daje możliwość budowania silnego brandu i silnej Polski. Myślę, że zdaje się, tak trzeba rozumieć naczynia połączone, bo tak naprawdę biznes, gospodarka rozwija miejsce pochodzenia jakby, a z kolei dzięki silnej marce miejsca pochodzenia łatwiej jest, nie trzeba długo tłumaczyć potencjalnemu kontrahentowi, skąd jesteśmy, co ze sobą przynosimy, jakie mamy umiejętności, możliwości itd., itd. Więc o to myślę, że trzeba bardzo dbać. Dokładnie tak. My się patrzymy na to, troszeczkę w naszej branży już udało nam się osiągnąć spostrzeganie Polski jako tego kraju, skąd pochodzą najlepsi programiści. To nasi programiści wygrywają Mistrzostwa Świata w programowaniu, to nasi programiści pracują w wielu firmach w Dolinie Krzemowej. To takie firmy jak Asseco i takie firmy, które tworzą też oprogramowanie w Polsce i je eksportują, są spostrzegane i pamiętajmy też o twórcach gier komputerowych, którzy też odnoszą ogromne sukcesy. To jednak polski programista to już jest synonim dobrej jakości. I to jest dokładnie to, co powinniśmy robić. Znaczy, według mnie powinniśmy szukać tych obszarów, w których możemy, jesteśmy lub możemy pracować, żeby być lepsi i na tych obszarach budować komunikację, budować pozycję kraju, bo to się dobrze sprzedaje. Znaczy, jeżeli w tym momencie będą, no, mieliśmy kiedyś tą kampanię, znaczy kampanię, to wydarzenie związane z hydraulikiem, tak, ale to było coś przy okazji. Natomiast jeżeli gdzieś jedziemy i ktoś słyszy, że to są polscy programiści, to już od razu mówią, to jest bardzo dobra jakość, tak? I to jest, o tych ludzi się walczy, tych ludzi jest łatwo spotkać w największych firmach informatycznych. W związku z tym, jeżeli ci programiści tworzą później oprogramowanie, to ono już od razu ma na starcie lepszą jakość i to jest ta wartość dodana, o której możemy mówić, że jak jest dobry brand, to lepiej jest sprzedawać produkt. Czy Pana zdaniem takie firmy jak Asseco powinny być, i pytam to zupełnie obiektywnie, tak jakbym pytał też o inną firmę, jakoś jednak właśnie w sposób szczególny traktowane przez rząd, przez administrację? Wszystkie polskie firmy powinny być wyjątkowo traktowane przez polski rząd, bo ale tak naprawdę to są lokomotywy. Oczywiście lokomotywy, dlatego że mają więcej możliwości. Znaczy, na pewno jest nam łatwiej wyjść za granicę, bo my jesteśmy w stanie, znaczy, to żeby było jasne, my musimy zainwestować, żeby wyjść za granicę. Znaczy, nikt nam żadnych pieniędzy nie daje na to, żebyśmy pojechali za granicę i dlatego rozumiemy, że mniejszym firmom jest trudniej, bo jednak te wyjazdy dla nas do Etiopii to były pieniądze, które musieliśmy zainwestować. Nie wiedzieliśmy, czy tam zrobimy biznes, czy nie, a ileś kosztują podróże, ileś kosztuje czas ludzi, których wysyłamy tam. W związku z tym zdajemy sobie sprawę, że mniejsze firmy nie mają tak łatwo. W związku z tym mniejszym firmom trzeba pomagać w inny sposób, natomiast te większe firmy są w stanie ponosić większe ryzyko właśnie tego typu. Natomiast w inny sposób, inaczej tym małym, inaczej tym dużym, tak. Ale ta pomoc jednak powinna być. Pomoc powinna być. Ja użyłem takiego też porównania z naszej branży na rynku niemieckim. Na wszystkie kongresy, konferencje, które się odbywają z dużą ilością klientów, na przykład SAP-a, jak zaproszą panią kanclerz, to pani kanclerz w tym uczestniczy i w związku z tym podobny sposób zaprosiłem przedstawiciel polskiego rządu, żeby
żeby uczestniczyli w naszym spotkaniu, które robimy co roku z klientami. I powiem tutaj bardzo pozytywnie, premier nas zaszczycił. Była to wielka niespodzianka, ale przyjechał na nasze spotkanie. Nie tylko dla nas to było niesamowite, ale dla 450 ludzi, którzy siedziało na sali, to było ogromne wydarzenie, bo to byli klienci, to były największe firmy polskie. I widząc premiera, wicepremiera, który przyjeżdża i mówi o gospodarce, mówi o tym, żeby rozwijać i że przykład Asseco, firmy, która promuje Polskę poprzez gospodarkę, to jest bardzo dobry przykład, była dla nich budująca. Znaczy to później w kuluarach przede wszystkim o tym się rozmawiało na zasadzie takiej, że coś nastąpiło, coś się zmieniło, że rząd przyjeżdża i mówi, i że polskie firmy się rozwijają, że to jest fajne, że polskie firmy eksportują i że przykład Asseco jest dobrym przykładem dla innych firm. I wydaje mi się, że to, co możemy zrobić, to pomagać i namawiać wszystkich, żeby iść w tym kierunku. Jestem pod wrażeniem. Drugi pozytywny bardzo przykład współpracy między administracją a prywatnym biznesem. Miejmy nadzieję, że takich przykładów będzie znacznie więcej, ale tak naprawdę, żeby takich więcej przykładów było, to trzeba również też pracować, bo tutaj to muszę powiedzieć, że to jest ogromny sukces Adama Górala. On zawsze mówił o tym, dlaczego inwestuje w siatkówkę. I powiem, że ta historia mnie bardzo zaskoczyła, bo powiedział, że siatkówka to jest sport, w którym inwestując w drużynę regionalną, w drużynę w jakimś mieście, można doprowadzić do tego, żeby zawodnicy grali w reprezentacji Polski i żeby później stanowili trzon drużyny narodowej. To jeszcze jeden przykład, dlaczego, i to potwierdza też nasze, i cieszę się z tego, potwierdza nasz sposób myślenia, dlaczego hołubienie tych polskich firm, polskiego biznesu jest tak bardzo istotne, bo to się po prostu zwraca w dwójnasób i to może w trójnasób nawet. I to bardzo szybko i efektywnie. I to jest właśnie to, gdzie ja powiedziałem a propos tego wyboru pomiędzy polską firmą a inną. Znaczy, to jest to, co różni firmy, które tu są. I jeżeli mamy porównywalne produkty, i dlaczego wybierać akurat produkt polski? Bo jest taka różnica, że ta firma polska tu chce zostać i tu będzie, i tutaj zostawia również swoje budżety marketingowe. Natomiast światowe koncerny, które mają znacznie większe obroty od nas, nawet w Polsce, na marketing sportowy nie wydają nic. Także gdyby nie takie firmy jak Asseco, gdyby nie te spółki, jakby wyglądał nasz dzisiejszy sport? Nie mielibyśmy takiej radości z wygrywania w różnych zawodach, gdyby nie te firmy. Także ten przemyślany sponsoring sportowy naprawdę wyciąga nas do przodu i mamy nadzieję, że przykłady sukcesów Polaków zachęcą też inne, mniejsze firmy, które już rozglądają się za tym, w co inwestować, jeżeli mają jakieś dodatkowe środki marketingowe. No i potwierdzamy to, że warto, bo dzięki temu można promować nie tylko swoje firmy, ale przede wszystkim można promować Polskę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.